Szkoleniowiec z Nicza Pruszku, pan Mariusz Misiura. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Ostatecznie Sokół remisuje ze Zniczem Pruszków po bramce z 93 minuty. Jak pan oceni na gorąco to dzisiejsze spotkanie? Znaczy nie chciałbym za bardzo oceniać tego meczu. Gratuluję trenerowi i drużynie Sokoła determinacji, walki do końca i zdobycia jednego punktu. Dziękuję. No, strata bramki w 93 minucie, no rozumiem pewnie jeszcze emocje, no na pewno boli, zwłaszcza, że ma się sytuację po bramce na podwyższenie tego swojego prowadzenia, na pewno to boli. No, na pewno boli, jesteśmy rozczarowani, tak jak powiedziałem, gratuluję tej trenerowi i drużynie Sokoła, bo jest to na pewno inny Sokół Ostródan niż ten z pierwszej rundy. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego od wtorku, że czeka nas ta ciężka przeprawa. Dlatego jeszcze w sumie gratuluję trenerowi tutaj punktu i dziękuję. Komplementuje pan Sokół, ja bym chciał skomplementować Znisz Pruszków, który na wiosnę no jest jedną z rewelacji rozgrywek. No, zwycięstwo 5-0 w Kaliszu, no mówi samo za siebie, poza tym ogólnie drużyna Znicza pnie się, czy cel już jest osiągnięty Znicza, czyli utrzymanie, czy też pana drużyna mierzy znacznie wyżej? Czy naszym celem w każdym meczu jest grać najlepiej jak potrafimy? I momentami dzisiaj z tej gry jestem zadowolony. Na pewno jestem zadowolony z naszej skuteczności. I na pewno jestem, tak jak my wszyscy zawodnicy, trenerzy, rozczarowani z wyników, tym bardziej w takich okolicznościach, jakie to dzisiaj miało miejsce. To dziękuję bardzo i powodzenia w kolejnym spotkaniu. Dziękuję, wzajemnie życzę powodzenia. Dziękuję.